tam w kolejnym odcinku przedłużania lecimy dalej z gierą, ale zacznijmy od pierwszej informacji. Do góry Shurinę mamy. Dzisiaj opowiem wam o postaci Kyoko Kasudani. Jest ona yokai typu rodzaju Yamaiko? Yamabiko, tak to się nazywało. Która jest reprezentantką górskiego echa. Zamieszkuje ona świątynię Myouren. Posiada ona status wolącego się mnicha slash kapłana. Nie wiem, czy mówię slash, ale... Ale tak już... Dobra, to ze Swarmem było. Osobowość. Tylko tak jak zauważyliście w tej grze, jest ona przyjacielską, miłą oraz ogólnie dość przestrzegającą zasad. Jest ona także bardzo wierną osobą, albo wiarygodną. Wierną, myślę, że taka, że jest, zawsze będę z tobą, tylko taka wiara. Ale o dziwo, według niektórych źródeł jest ona cały czas pod wpływem stresu. Za dużo na głowie, ale to nie powinniście wiedzieć. Moce zdolności. Z uwagi na to, że jestem całym Yamabiko, posiada ona zdolność odbijania dźwięku w formie ataku, czyli to jak krzyknie, to wylew do mózgu, palpitacje serca oraz 24/7 propagandy jest w zakresie możliwości. Fabuła z uniwersum Tohou. Kyoko obecnie praktykuje, pomaga, uczy się w świątyni Myouren, tak samo jak na budowie. No tak samo, wiecie, tak samo jak na świątyni, tak samo jak na budowie, przynieś, wynieś, pozamiataj. Z uwagi na to, że jest to dość nudne zajęcie, stworzyła ona zespół rockowo-punkowy z nikim innym jak Mistią. Gry. Pierwszy raz pojawiła się w Tohou 13, Ten Desire. Desires. 10. Dobra, po prostu po angielsku Ten Desires jako boss stage'u drugiego. Fandom. Panowie uważają za tak zwanego Yokai Moe. Swoją drogą będę musiał naprawdę ogarnąć się trochę i sprawdzić, co to są te całe rodzaje charakterów w kulturze japońskiej, bo poza tym całymi, wiecie, tsundere, że o, nie lubię cię, ale cię lubię, i yandere, że o, kocham cię, zadźgam cię, coś tego typu, to nie mam pojęcia, o co chodzi. Chociaż himedere to raczej jakiś syndrom księżniczki, wydaje mi się. Tak z Fate'a przynajmniej mi to przypomina taką postać, co robiła często. Ale dobra, odbiegając. Ciekawostki. Czy wiecie, że to ona była odpowiedzialna za powtarzanie słów echa? Jakbym powiedział Ziobro! To właśnie ona by to powtórzyła. I tak oto... No i tak według Tohou to echo działa. Oba powiedzenia widoczne są na jej sprite'ach. Muszę się przespać. Oba powiedzenia widoczne na jej sprite'ach podczas walki z nią, czyli Giate i Zemu to duszu. Pochodzą z drugiej części japońskiej sutry serca. To podczas filmów, jak ktoś grał, to na pewno widział, że ona ma taki tekst dialogowy i tak jak poza nią też coś mówi. Jest to bardzo powszechna sutra w buddyzmie Mahayana. A tak swoją drogą sutry to są pewnego rodzaju modlitwy. Ja jedynie kojarzę doji pan czegoś tak. Bo nie, gate. Coś na pewno o nich czytałem, ale wiem, że jedna leci gate paragate, doji słon. Co to oznacza, to nie do końca wiem. Ale znam ją dlatego, że Akatsuki Records robi po prostu zajebiste nutki. Jezus! Hieda Noaku, ja skończyłem swoją rozmowę, a ty nie jeszcze, to jest... Właśnie, to jest z pumpkinami będziemy mieli. No, można?
Naprawdę możemy wybrać? Czekajcie. Czekajcie. Potato plus pumpkin. Z czego może brakować? Jeżeli damy tofu, to może być to... Onion? Nie. Ni cholery. Onion na pewno nie. Lamprey? Wiecie co? Lamprey. A, to mówię, że ten, że... No to... Exclusive Radish, no. Na pewno nie. Why? Zadźgam cię. Jestem na idiotę. O, właśnie, mamy zadanie. O. O! Ho! Słuchajcie, God of Fortune, kto to był? Na pewno to nie była Hina. Ona jest Miss Fortune. God of Fortune. Ale pytanie, czy dobrych siewów, czy... Ej, co to za gówno, że Bóg dobrej fortuny odwiedzi tylko jak ci się dobrze powodzi. Do tego bogowie greccy to są takie chujki. Kurczę, ile zadań dzisiaj robimy. No, sio. Też było. O! Rakietę? A, ten stary mem. O. No. Co? Ale co to ma do dania? I jesteśmy w końcu w wiosce ludzi. Wow. O! Finali Tenshi. Gadajmy. Stop right there. Nie. Ciekawe. Jeszcze coś mamy? O. No właśnie. Jest różnica. To już było. Pytanie, czy jak pójdziemy tędy, to jest... Aha, Yokel Trail, dobra. Yokel Trail, czyli... w lewo.
Oj, lepiej nie. I jesteśmy w Shrine. Pierw robimy taktyczny explore. Pewien youtuber byłby ze mnie dumny. O, tutaj też możemy się przedostać. Piki Lady. Cójka i Buki, o! Każdy wie. Dobra, to też było nieźle. Tutaj nie ma jakichś ukrytych zagadek? Nowostek? Czy możemy tutaj dać coś? Dobra, jeszcze handlarz? Kurde, i to mi się podoba. Akatsuki! Uuu! Na tym 400 można zrobić. Uwa! No właśnie, jak ona działała? Ha, odkryła ją. Yokai Miko, a, o cholera. Krzywdzą slasze. No. No, trochę kosztuje jedzenie. No i tak. Ja tutaj sympatyzuję się bardziej teraz z Remi w tym momencie. Bo to jednak racja, tanie żarcie i takie smaczne to... Zwłaszcza z natury, gdzie pracuję, to jak to widzę pewne rzeczy, to mam takie... Onion. Albo... Dziu. O nie no. No wow. Onion to było łatwe. Mam tego w setkach. No może nie setkach. Ale jest tak prawie 100. Hmm.
No trudno, lecimy po Lampreya. Swoją drogą Lampreya wyglądają okropnie. No. Mamy tylko jedno miejsce i wiemy, kto przyjdzie. O! Ty może mieć dwie osoby? Patrzcie na to. Drinkser, Papa Prawnego Studio Partner. Movement speed slow, medium. Czyli pracuje szybko. Ale ona się porusza powoli, czyli lepiej ją dać na... Assistant Cook. Dobra, czyli ona powinna gotować, a ona powinna serwować drinki. Bo to jest poziom pierwszy Izakai. Czyli... Może być źle. Już rozumiem, czemu ten... Czemu... O! No ale... Często widzę, że mu... No. Ale chodzi o to, że wiecie, że Reymu zorganizuje wszystkie sprawy, także to się dziwić, że jest wkurzona. Dobra, zaczynamy. Nasza mała Izakaja z powrotem. Zobaczmy, czy jak to zadziała, czy sobie poradzi Kosuzu. Ale chyba mi się wydaje, że Kosuzu tak no... Chyba raczej nie jest nam potrzebna. 3% zarobków, a... No... Tak jakby no nic nie robię w tym momencie, no come on, tylko latam. No wiadomo, że to Ibuki Shulka odwiedzi nas tutaj. Dobra. No Haiko, choć się domyśliłem. Dobra, no to co z alkoholem? Pierwsze. To. Nie mieliśmy to... O, aaa. Łychę masz. O. Dobra, coś dobrego z Alko. Marisa przyszła. O, i bardzo dobrze. Dobra, mogłem rozdać zadania, ale... Ej, ale jak to tak nie dało nam specjalnego tej? Jezu, jakie kolejki! A, Grizzly nie lubi, ale to będziemy wiedzieć. Kurde, to już tak jak... To jest... To jest szalone. Yeah, ile klientów! Co to, Black Friday? No alkohol, no to... Masz zumbirsy. Must as per se, to nie jest must as pack.
Dobrze, jest Ibrahimu. Ta, na pewno nas odwiedzi. Na pewno na tą nockę przyjdzie. To jest dobry żart. Przecież to jest dobry. No patrzcie, no nawet nie ma gdzie przyjść. Co? Co? Aż... Czekajcie, screenshota se walnę, bo nie dowierzą. Co za bullshit, no. Numer dwójka. Aha. Na pewno. Na pewno. Dobra, zobaczmy, czy ja to robię szybciej. Ja. Na pewno. Rejmu zdąży zjeść. O nie, uciekają. To był bullshit. Like dude. To był dobry żart. Ale jaka kolejka. Tutaj trzeba mieć szrajna na najwyższym poziomie.